Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Dominik Szyszło i dzisiaj przedstawię Państwu naszą najnowszą kosiarkę bijakową Leopard Duo. Rozrabiacz Leopard Duo stanowi połączenie dwóch poprzednich wersji kosiarki. W standardzie posiada on przesuw hydrauliczny oraz otwieraną klapę. Prezentowany dzisiaj model ma szerokość roboczą 2,8 m. Agregację maszyny do ciągnika rozpoczynamy od podpięcia dolnych stworzni kategorii drugiej, górnego łącznika pływającego, wałka przekaźnika mocy oraz przyłączy hydraulicznych. Jeżeli zachodzi potrzeba, wałek przekaźnika mocy należy skrócić zgodnie z instrukcją obsługi. Po zaczepieniu maszyny należy wyregulować długość łącznika górnego. Ostatnią rzeczą, o której należy pamiętać, jest ustawienie wysokości koszenia i napięcie pasków klinowych. Regulację napięcia pasków należy dokonać zgodnie z instrukcją obsługi przy pomocy tych oto śrub. W wersji z wałem posiadamy 4 zakresy wysokości koszenia. Możemy go ustawić od 2 do 8 cm, natomiast wersja z kołami od 2 do 25 cm. Maszyna posiada możliwość otwierania klapy wylotowej. W naprawdę ciężkim terenie jest to duże ułatwienie dla operatora. Aby otworzyć klapę, wystarczy odkręcić dwie śruby znajdujące się z boku maszyny. Klapy ochronne zapobiegają wydostawaniu się kamieni oraz skoszonego materiału spod maszyny. Wersja standardowa kosiarki posiada przesuw hydrauliczny o zakresie pracy 40 cm. Pomaga on niewątpliwie w pokonywaniu i omijaniu przeszkód. Przekładnia używana w maszynie produkowana jest przez renomowanych producentów. Maszyna może być wyposażona w wał kopiujący bądź koła podporowe. W osłonie pasków klinowych znajduje się wiatrak, który ma za zadanie chłodzić paski przed nadmiernym nagrzewaniem. Jeżeli wszystko mamy już gotowe, możemy rozpoczynać pracę. Maszyna pracuje na 540 obrotach na minutę. Pamiętajcie o regularnej konserwacji maszyny zgodnie z instrukcją obsługi. Z mojej strony to tyle. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową. Dzięki i do zobaczenia.